Witajcie w kolejnym filmiku. Czas. Start. Zrobimy sobie twardego save'a. Zapomniałem, jak graliśmy z Julcią. No i Julki już niestety nie ma z nami. Pewne pilne, a ważne sprawy ją wezwały. I teraz tak, co ja będę tutaj robił? Czy ja pójdę tutaj sam? No nie chciałbym tutaj iść bez Julki. Bo fajnie, naprawdę fajnie mi się z nią tutaj. A popatrzcie, tutaj jest taka, trochę do rozkminy jest, widzicie? Mógłbym się wrócić aż do Stegny. Chyba nawet zostawię i tutaj byśmy pojechali. Ja się chyba wrócę do wsi Stegny. Jednak. O tutaj mówię, tym łakomym kąskiem jest właśnie, gdzieś tutaj jest, któreś z tych trzech pytajników to jest miejsce mocy. No i oczywiście ta kapliczka jest gdzieś tutaj do odnalezienia. Tylko gdzie ona była? Tu gdzieś. Ach, tutaj koło Konar. Ewentualnie do Konar bym się wrócił. Dwa z trzech. Tu jest. Dobra. Zrobimy, słuchajcie, tak. Ogólnie, bo i tak nam odwary już nie działają, więc ja... O, przepraszam. Nie zmieniłem rozdzielczości mychy. Popatrzcie, jakie to jest, jak to jest pięknie. Ja się wrócę do wsi. Stegny, do znacznika, dokładnie. I tak, pojedziemy do Toussaint, trochę ulżyć plecom Geralta. Z restartu, znaczy zażyjemy nowe odwary i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? I wydaje mi się, że uderzymy sobie już na Skellige. Tam dokończymy sprawy. Tutaj trochę zbocze z głównego traktu. Wow! Myślałem, że to jakiś potwór. No to tylko zwierzęta. Dobra, już jesteśmy. Tutaj na tą ekimę polowaliśmy, pamiętacie na pewno. A my teraz tak, kochani, myk i do Toussaint. Najpierw sobie uderzymy, słuchajcie, na błonia turniejowe. Posprzedawać to, co tam jest do sprzedania. Ja schowam tylko miecz, żeby tu ludzi nie straszyć. Geralcie z Rivi, pogromco bestii, jestem twoim dłużnikiem. Dziękuję. To może pominiemy. Co tam masz na sprzedaż? I teraz, patrzcie, ile się tego zebrało. Oczywiście ten szajs sobie sprzedajemy od razu. On ma pieniędzy w brud. Te fajne sobie zostawiamy. Jakiś tancerz i to. Dywinę. Matko, co to za miecz? Strach się bać. Dobra, do tego... O, widzicie? Też nam niepotrzebne. Takich rzeczy jak skóry czy coś tam, to te takich rzeczy oni nie skupują raczej. Ale pewnie też żeśmy tego znaleźli trochę. No, mniej niż się spodziewałem w każdym razie. Dobra. I rzemiosło, jak najbardziej. Naprawiamy wyposażone. I tu już mamy, prawda, kompleksowo
naprawiony cały rynsztunek, prawda, z mieczami włącznie. Bywaj. Jest pod młota słyszeć świsty, rąbie stal, aż lecą iskry. I jest tutaj nasz... Witam, mość Rawiksa, zbrojmistrz. Zobaczmy, co tam masz. Nasza psychofanka oczywiście również jest z nami. I tutaj co? Zostawiamy, koszuli nie ruszamy. I to można ładnie sprzedać. Tu sobie posortować i myk, i mamy. Dobra. Popatrzcie, 116 tysięcy mamy dopiero. To nie są jakieś tam duże pieniądze. Ale... Czego ci trzeba, mistrz? Ale już są. Tu jest nasza psychofanka. Ona będzie biegać za nami. Tutaj. Popatrzcie. Widzicie, jak biegnie za nami? Champion turnieju! Niestety nie da się z nią pogadać. I teraz tak. Ja pójdę do bramy. Cholera, woda mi się skończyła. Nie dobrze. O, tu mam jeszcze trochę w butelce. Tu jest Beauclair, a nie jakaś tam prowincja. Dobra, dobra. To jest, zdaje się, posiadłość Oriany. Ale nie możemy tam wejść. Ale się nie suszy. Szlak by cię! I myk. Witam i zapraszam! To słuchajcie, ja już będę pomijał, bo to słyszeliśmy już tyle razy. Co? Kochani, i teraz. Tutaj, tak jak Julka mówiła, możecie sobie obrazy kupić różne do powieszenia w Corvo Bianco. Tak, trofeów nie będziemy sprzedawać na razie, ale... I on ma zawsze dużo pieniędzy. Nie ma najlepszych cen, na pewno. Ale ma dużo pieniędzy. I myk. Jakieś właśnie. Skóry, nie skóry. Tylko pamiętajcie, nie sprzedawajcie na przykład muszelek. Bo lepiej jest wydłubać z nich perłę. I to nie jest perła, to jest jakieś szkło. Dobra, i to chyba wszystko. Te jakieś tam łańcuchy, nie łańcuchy, topory. To sobie zostawię w Corvo Bianco, w domu, w kufrze. Bywaj. U mnie zaopatruje się dwór księżnej pani. I myk. Jasne. A u naszej Jankicy co się? Bibla to są! Piczka jak doniczka, a w dupie organki. Dobra. Tu są, tu jest po prostu pięknie. Ja lubię, tu są i tak dla kontrastu wyspy Skellige. O, a my tymczasem jesteśmy w domku rano. Możemy jeszcze rzucić okiem na naszą, na nasz ogródek. Na nasz zielnik, ale wątpię, żeby coś się tutaj... Nie, tutaj po ukończeniu już głównego wątku słabo rosną. Chyba, że trochę byśmy się tutaj pokręcili. Wchodzimy od razu. Popatrzcie, tutaj powinna być i jest Marlena i coś nam przygotowała. A tutaj powinna spać sobie jeszcze Yennefer. O, widzicie, jest Yennefer. Śpi sobie. Jak wstanie, to sobie pójdzie. O, tak niby się obudziła, niby nie. Śpi sobie. Co zrzucamy? To. Ta koszula też nam nie będzie potrzebna. Julka, jakby była teraz z nami, to jeszcze by mnie opieprzyła za to, że tyle tych kamieni noszę. Ale po cichutku sobie je przemycę. Stąd co? No na pewno to, co dużo waży, czyli ten miedziany łańcuch.
fiolki szklane, tak właśnie patrzę. 33, 65, 38. Butelki to niech sobie będą. W zasadzie. No popatrzcie, trochę się jeszcze pieniążków nazbierało, można by było sobie wymienić. I tutaj ten odcinek to taki, widzicie, jest bardziej na ogarnięcie, prawda, pewnych rzeczy. O, tutaj się prześpimy. 2 godzinki starczy. Yennefer już jak, teraz jak się obudzimy, już nie powinno jej tu być. O, popatrzcie, jeszcze śpi. A, bo to 7 dopiero. O, jeszcze śpi. A, czy ona będzie wstawać teraz, czy nie? Nie, ona śpi, po prostu rozejrzała się. Śpi sobie. Dobra, nie będziemy jej budzić, niech sobie śpi. A my tymczasem do pracy, rodacy. Chleb daje nogi, a wino rogi. I zastanówmy się, co my byśmy tu sobie chcieli zrobić. Tego obrońcę wiary to jeszcze zostawię. O, zaginiony syn. Wiecie co, i to już sobie ćwikniemy. Aha, czyli z tym z Rawanik rozmawialiśmy, dobra. No i co, no i już na szybciutko, żeby nam działała alchemia. Pijemy sobie, prawda, wybrane przez nas. W moim przypadku katakan, echidna i gdzieś tu jest ekimma. Dobra. I znowuż, kochani, na wyspy Skellige. Ale gdzie dokładnie? Aha, Ferlund. I tutaj się pobawimy. Tu jest jeszcze jakiś pytajniczek, widzę. Dobra, to tutaj będziemy się bawić. Strasznie, strasznie duszno jest. Zresztą teraz zamiast spaść deszcz, to wyszło, słuchajcie, słońce. Jest jeszcze gorzej. Widzicie tą wieżę tutaj? Właściwie nie tyle wieżę, co szczątki wieży. Ale skurczę ziele. I tutaj będziemy musieli w tym zamku coś znaleźć. Coś tam. Patrzcie. Rano od kłów i pazurów na całym ciele, ale to już ślady żerowania. Zginął od uderzenia w głowę. No proszę. Bies. Morwut. Dejtłem addan inkarn. Ep morwut. Dobra. Bestiariusz. To będą relikty. Ten nasz morwód też gdzieś tu powinien być. Wielkie bydle. Czyli tak, za pamięci. Przepraszam, za pamięci odpowiedni olej. Sejbik. Jest. Patrzcie. Wow. Co pasuje? Nie wiem, co się dzieje. On na mnie ucieka.
Pokażcie, to jest ciekawe. Oślepił nas. No chyba się i uciekł. Uciekł do legowiska lizać rany. Muszę go wytropić. Zjadł tylko wnętrzności. Wybredny. Tu Olwego nie ma. Może bies gdzieś go zaciągnął. Pobiegł w tamtym kierunku. Dobra. I patrzcie. Tylko tutaj ostrożnie. Dlatego mówiłem tutaj ostrożnie. Tu sobie jeszcze ten zameczek później przeszukamy. Ale najpierw zabijmy samego biesa. Chociaż z drugiej strony... No proszę, chłopaki z Faroa jednak mieli rację. W ruinach był skarb. Dobra. Skarb mamy, pora rozprawić się z samym biesem. Są ślady. Popatrzcie. Teraz już go dokończę. Przeszedł na drugą stronę. Popatrzcie, tutaj jeszcze coś jest. To jest jakaś stara osada. Aha, tutaj to, tym się może zajmiemy później. Co jest grane? Dobra. Aha, dziedzictwo, tu jest ten skarb, tak? Ja go spróbuję znaleźć na piechotę. Na pamięć, że się tak wyrażę, bez odpalania. No nie wiem, czy ja jeszcze pamiętam, gdzie on jest. Tak w rogu schowany, wiecie? O! I pięknie. Jest tu. Ej, Geralt. Popatrzcie, jest ślad. Przeszedł tędy, łamiąc drzewa. Tutaj zdaje się też jest część do jakiegoś rynsztunku. Tym razem mi nie ucieknie. On jest niezły. Dobra. To by było na tyle. Pamiętajcie teraz, żeby sobie tylko wymienić te trofea, te, które nam gra podmieniła. O, widzicie, trofeów zapomniałem odłożyć. Ha. No nic. Sejwik. Ale musimy się tu jeszcze, kochani, rozejrzeć.
bo musimy znaleźć tego syna, zaginionego syna. Szczątki tego człowieka gdzieś tu są. Nadto jest tu coś jeszcze, co też wam oczywiście pokażę. Jest. Patrzcie, to chyba on. Żółta koszula. To musi być Olwe. Pomściłem tych chłopaków, chociaż tyle. A my wejdziemy jeszcze tutaj, patrzcie. Mek. Spróbuję wejść. Tylko teraz pytanie za 100 punktów. Czy na pewno dobrze zapamiętałem? Proszę. W zasadzie nic więcej nam stąd nie będzie potrzebne. Pamiętam, swego czasu to się tutaj naszukałem tego. Oj, naszukałem. Zobaczcie, tutaj jest jakaś strażnica, zdaje się. Tylko czy tu będzie można wejść? Ja sobie na wszelki wypadek zasygnuję. Chyba jednak nie. Dobra. Coś my chcieli tu znaleźć, to już znaleźliśmy. Jest też i popatrzcie, tutaj było całkiem nieźle. Jakaś wioseczka, zameczek. Popatrzcie, box home. Było coś naprawdę super. A my tymczasem do Ravanig. I niestety musimy zanieść. Lepiej się czujecie? Smutną wiadomość. Jakie wieści przynosisz? Złe. Twój syn został zabity przez biesa. Jedyne, co mogłem zrobić, to go pomścić. A mówiłem mu, synku, syneczku, nigdy nic dobrego z Faroe nie przyszło. Zostań lepiej w domu. Przyjdzie jeszcze czas na przygody i na sławę. Twoja nagroda. Mnie to złoto szczęścia nie przyniosło. Niech tobie posłuży. Smutne. Aha, jeszcze się wycofamy. Zobaczymy, co tam. 15 doświadczenia dostaliśmy. 316 nowigradzkich. A tymczasem zadania, popatrzcie, poszukiwania nam zostały. No i to zadanie poboczne, obrońca wiary. To czekam na Julkę. Przyjdzie następnym razem. Jak będziemy nagrywali, to się zdziwi dziewczyna. Czeka, cały czas to zadanko na nią czeka. A my tymczasem co? Mamy poszukiwania. Tutaj też nie chcę Julce wyrabiać, bo ona lubi ten... Julka lubi strasznie tutaj to Velen, więc my się może zajmiemy, słuchajcie, tutaj. Troszeczkę sobie poszperamy na Skellige i poszukamy. Nigdy nie zapomnę, co dla nas zrobić. Trzy balanki, butle rumu, potem wszystko napił winem.
a rano wstał bez stęknięcia i poszedł do polowania. Skąd o tym wiesz? Twardy zawodnik. Jesteś obcy. Waż swe kroki. Dobra. Aha. Czyli tak, albo grota Justyniany, albo do Kargele. O, tutaj będzie najlepiej. Tu sobie już zjedziemy. A tu z Kasią byliśmy, zdaje się, jak robiliśmy. Dobra. Musimy to obejść. Tu zdaje się zjechać. Pójdę na górę. Tutaj dużo harpi jest, chyba nawet jedną, cień jednej widziałem. Widziałem harpi cień. Popatrzcie, gdzie my jesteśmy, a musimy się dostać tam na dół. I już jesteśmy, popatrzcie. Tu raczej niczego nie ma. O, tu są te harpy. Widzicie, ile ich tam jest? Musimy zejść jeszcze niżej i popatrzcie, jak to zrobić. Skaczemy sobie i zjeżdżamy sobie na jeszcze niższą kondygnację. Widzicie, o ile niżej jesteśmy. Ale to wciąż jest za wysoko. Więc widzicie, nie musieliśmy wcale. Walczyć z harpiami na stoku. Jeszcze jedno. Ła, ale ją przeciąłem. Same mnie zaatakowały. I popatrzcie, jesteśmy już praktycznie... Ale tu jeszcze nie. Widzicie, chyba wszystkie kondygnacje, jakie były do zwiedzenia, to sobie zwiedziliśmy. Tej warowni opuszczonej. W środku są algule. I tam trzeba by chyba jeszcze wziąć, słuchajcie, kocura. Szybkości. Tu ostrożnie. Mogą nam takie niespodzianki, słuchajcie, robić. Jak choćby wyłażenie spod ziemi. Ale nekery bardziej w tym są. Popatrzcie, tu mamy jedną skrzynię.
A tu chyba... O, właśnie. Czyli mamy miśka. Może schowam miecz. I tu jeszcze coś przy wyjściu. No, no. 17.05, no nie powinno być aż tak strasznie z tym kotem teraz. No tak jak mówię, zawalone. I co? I teraz wybieramy sobie następne poszukiwanie. Zadanka. Hmm. 25 teraz. Tak idziemy od dołu. Od najniższej aż do najwyższej. Aha, i tu znowuż coś. Zobaczmy. Mamy, słuchajcie, 9 minutek jeszcze. Aha. Czyli tutaj tak, albo do stóp giganta. Do stóp giganta, zdaje się, sobie zejdziemy, bo tu będziemy musieli tak płynąć na inną wyspę. A to tutaj, wybrzeże Merlinów, to wtedy co z tą, z Kasią łaziliśmy, no tak. Dobra, to zejdziemy sobie do stóp giganta i tak. Albo do Redegil. Do Redgil, o. Na czym? I tą wyspę chciałbym wam pokazać, bo tu jest coś ciekawego. Popłyniemy sobie na tą wyspę. Bo jak już mamy tam robić, prawda, welen, to zacznijmy sobie to zadanie. No kot nam jeszcze trochę podziała. Tu by się nam przydało masowanie, słuchajcie, masowanie Reginalda. Zaliczyć, mamy bandytów. Wow! Co to było? Pewnie jakąś beczkę podpaliłem. A, rozumiem. Rozumiem, mnie Quen ochronił. A, no pewnie. Tu coś jest na dole. Ale pod ludzie czy potwory? Jeszcze nie mogę... potwory. Patrzcie, ile nam czerwonych ładnie wpadło. No, powiedziałbym, że mieliśmy niesamowite szczęście. Cmentarzysko wielorybów, kochani, to będzie gdzieś tutaj. No, na coś tu możemy natknąć. No, tak na potwory, jak i na ludzi, haha, bardzo śmieszne. Tym razem będą to potwory. Utopce, zdaje się, topielce. W każdym razie trupojady. Trochę się ich tutaj zeszło. No! Ile mam czekać? Zaraz, zaraz, ale tu chyba jakiś człowiek jest. Ja słyszałem błagam o litość. Dobra, jeszcze jeden. Pomyszkuję. Ale ja tu słyszę jakieś krzyki, słuchajcie.
może tu gdzieś powyżej. Patrzcie, bo tu są psy, wilki. Ale jesteś paskudny. Dobra, z witkami poszło szybko, ale to błagam o litość, to mnie, słuchajcie, zastanawia, co to miało być. No tu chyba jest, dobra. Tu poniżej. No dam głowę, że słyszałem jakiś ludzki głos. To nie wiem. Tu może ktoś. Bo tu? Tu jest jakiś koleś. Patrzcie, i to nie jeden. A co tam? Czego wy ode mnie chcecie? Niech ci Freja sprzyja. Hejże! Dobra. Gdzieśmy mieli dotrzeć, tam żeśmy dotarli. I teraz tak, ja wam powiedziałem, że chcę popłynąć na tą wyspę. I popłyniemy. Zapytacie po co? Ano, kochani, po to, żeby wziąć sobie zadanko. Akurat nie była potrzebna. Słuchajcie, jest godzina 22:09. To jeszcze za wcześnie. Ale jakbyśmy tutaj przybyli troszeczkę później w nocy, może zobaczylibyśmy latającego Holendra. Ale na razie wziąłem kurs na tą wysepkę. Zobaczcie, jak to jest niesamowicie. Tam jakaś taka światłość z tamtej strony. Jakieś światła tam przebijają. My musimy ostrożnie podpłynąć do tej wyspy. Ona jest bardzo charakterystyczna, ona się różni od innych wysp. Między innymi tym, że rośnie na niej jedno takie samotne drzewo. Zanosi się na deszcz. Ale my musimy coś tu znaleźć. I popatrzcie. I o to mi chodziło. Patrzcie, jest książka. Dziennik, który przeczytamy sobie. V. Aha. Zapamiętajmy to sobie. Ja zrobię nawet screenshota. Widhoglund. Dobra. Będziemy wiedzieli, o co chodzi. Za siedmioma morzami. To jest dokładnie to zadanko. Zmiażdżone nogi. Po katastrofie wykrwawił się na śmierć. Biedaczysko. Ale ważne jest też to, kochani.
dziwny herb. Ani północny, ani nilfgaardzki. Dokładnie. To zadanko sobie wzięliśmy i tutaj chyba na tej... wiecie co? Aha, mieliśmy tam szukać, ale... Zadanka poboczne powinno nam dodać za siedmioma morzami Skellige, tak? Odnajdź zatopiony kufer, o którym mowa w dzienniku. Gdzieś tu jest. Ale szukaniem tego zatopionego kufra, kochani, to my się zajmiemy chyba już w następnym filmiku. Widzicie, można tak sobie obejść dookoła. I popatrzcie, jak tu jest. Tu się rozbili. Dobrze, kochani. My się już tym, prawda, tutaj kufrem zajmiemy w następnym filmiku. Ja wam teraz, tymczasem ja wam dziękuję za to, za oglądanie, za to, że oglądacie, komentujecie, subskrybujecie, dyskutujecie, za to, że jesteście ogólnie. Garść fajnych, ciekawych linków jak zwykle w opisie pod opisem filmiku, a tymczasem bywajcie i powodzenia na szlaku.